To niedawne stowarzyszenie HSA Krok po Kroku uczyło niepełnosprawnych nurkowania na Pilskim basenie. Jednak z czasem podopieczni nie mogli już patrzeć na to samo monotonne dno basenowej Niecki. Osoby, które marzyły o kolejnych zajęciach na basenie, mówiły, że znają na pamięć wszystkie płytki na dnie. Mają już tam wszystko policzone i pojawił się taki zwariowany pomysł, żeby osoba, która nie może wychodzić na zimno, nie może zanurkować w normalnym jeziorze czy morzu, żeby mogła bezpiecznie zejść pod wodę tutaj. To, co powstaje obecnie na Płotkach, jest wyjątkowe i to w skali świata, bowiem pływająca konstrukcja pełna jest innowacyjnych rozwiązań, takich jak ruchome dno, dzięki któremu można bezpiecznie zanurzyć osobę, która dopiero uczy się nurkować. Niezwykłe jest także miejsce usytuowania bazy. Osoby nurkujące ze specjalnej platformy oprócz wodnej toni zobaczą także znajdującą się w strefie przybrzeżnej podwodną bujną roślinność i pływające pomiędzy nią ryby. To jest mnóstwo pomysłów gdzieś tam zaczerpniętych z różnych baz w Europie i na świecie, wdrożonych w jedno miejsce, na jedną platformę, która ma być takim udogodnieniem dla osób głównie z niepełnosprawnościami, ale również dla osób sprawnych. Bo pod wodą różnice pomiędzy pełnosprawnymi i nie zanikają. Na platformę prowadzi szeroki pomost, który umożliwi osobom na wózku inwalidzkim samodzielne dostanie się do niej. Obecnie trwa tu kładzenie instalacji i docieplanie budynku. Potem przyjdzie czas na zamontowanie windy dla niepełnosprawnych. Oprócz miejsca schodzenia pod wodę powstanie tu także strefa dla bliskich i zaplecze socjalne. Jednak nadal potrzebne jest wsparcie. Z przystani będzie można korzystać cały rok. Spodziewamy się, że baza będzie odwiedzana przez osoby na pewno z kraju, a podejrzewam, że z czasem i z zagranicy. Jej otwarcie planowane jest na wrzesień. Już jesienią, więc przed niepełnosprawnymi nurkami, otworzy się zupełnie nowy i dotąd nieznany świat.